Dzisiaj się uda. Patrzcie. Cyk, cyk, cyk. Dziesiąta jest, wyścig jest. I teraz tak, co trzeba zrobić? Szybciutko. Podjeżdżamy samochodem. Nie interesuje nas nic. Odpalamy. Gdzie to się odpala? Halo! Co jest grane, ty? Dobra. Z jedynki. Czekajcie, bo ja tak byle jak tutaj mam te biegi poustawiane. Daję mu na zimnym. Jadę tu kierownicą, jak widzicie. Tutaj jadę, o. Tu mam rączkę, a tu się nic nie dzieje. Dobra. Teraz robimy tak. Stop. Tak. Bieg na luz. Wychodzimy. Zakładamy kask. Dzień dobry. Ja dzisiaj drugi raz, proszę pana. Tak mi się spodobał wyścig. Jasne, że tak. Tak mi się spodobał. Lecimy. Dobra. I co? Tak. Podjeżdżamy. Okej. Okej, get ready. Stop. Dobra, można my ściągnąć. Ściągamy kask. No, ja tutaj będę gazował niby, no. Jazda, 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 jazda. 3, 2, 1, 0. Woohoo! Drive! No i super. No i... to ja idę. Dzień dobry! No i godzina... przed nami. To co? O czym sobie pogadamy? Czy już wiesz, czemu nie udało się za pierwszym razem? Prawdopodobnie jest to linia przekroczona, która została. Dobra, ludzie! Wiem, że to przez was. Wiem, że to przez was było za pierwszym razem, że się nie udało. Na 100%. Nie ma innej opcji. O kobietach? Nie no, o kobietach nie ma co gadać. Spróbuj iść tyłem. No ale co mi to da? Przodem się idzie. Tyłem to co najwyżej... no. W jakim sensie mam iść tyłem? Po co? Żeby widzieć, że ktoś jedzie? No to będę słyszał przecież, dźwięki są. Widziałeś polską markę aut elektrycznych? Widziałem. O, dobra, pierwszy ten. Pierwszy mamy już. Jedziemy z tematem. Idziemy dalej. Czy będzie dzisiaj raz? Był już. I nie wiem, czy będzie. Oni jeszcze nie wystartowali. Jest już godzina... prawie 11. Jeszcze nie jadą za mną. Ogólnie chciałam napisać, że mój tata ciebie ogląda i mieliśmy ubaw razem z pewnego streama. Mieliście ubaw? O kurczę, jak mnie już oglądają dzieci ze swoimi rodzicami, to już jest źle. Gdzie ja popełniłem błąd? Aż tak ci się nudzi? Nie, aż tak mi się nudzi, tylko ja po prostu jestem osobą czasami ambitną i chciałbym zrobić coś, co ma konkretny cel. Czyli wykonać jakieś zadanie, a nie gram sobie. O.
Oj, chyba się rozpędzają. Dobra, muszę zejść na bok. Dobra. A ty do jakiej grupy się zaliczasz, Martini? Oj, rajdowiec. Dobra, idziemy. Czuję, że ten achievement się teraz uda, moi drodzy. Czuję, że to się po prostu uda. Nie ma innej opcji. Jeżeli też czujecie, zostawcie sub. Jedzie? Jakiś wariat? O, jedzie. Eluwina, Eluwina, matkę syna, Eluwina. Czuję stinky cheese? Głodny jesteś? Nie, nie jestem głodny. Jestem spragniony, to jest różnica. Nie, za pierwszym razem się nie udało. Mleczko Boże były. Musimy się wysiurać. Musimy trochę poprzeklinać też. Arkele! Będą z tego filmy? Tak, będą. Oj, satana! Oj, vittu! Satana! Ej, satana! Mitä helvettiä? Jumalauta! Oj, vittu! Oj, vittujen kevää! Vittujen vittu! No mitä helvettiä? Ei vittu! Jumalauta! Temu się kasz pod wiatr? No właśnie, to jest też podobno, że trzeba określić poprawnie, gdzie leci wiatr? Gdzie wieje wiatr? Jak ktoś sika pod wiatr, to jest mało inteligentny, prawda? Lecimy, lecimy, a od Dirtness nie umrzesz? Nie, bo Dirtness to jest tylko i wyłącznie brud, czystość. Wpływa tylko i wyłącznie na to, że muchy albo komary, muchy latają koło nas. Że śmierdzimy. Wskaźnik Dirtness ma w tej grze tylko podczas jednego momentu fabularnego jakiekolwiek zadanie. W momencie, gdy próbujesz się umówić ze Saski, czyli z tą laską, to musisz po prostu być umyty, pachnący. Jak będziesz brudny, to ona powie, że spadaj. Co tam, chłopy? Co tam? O kurde, wszyscy Janusze się zebrali. Ty, co jest? Czemu mi się tak pić chce? Gdzie ja mam te piwo zostawione? Będę musiał zobaczyć. No nie no. Odwodniłem się po sikaniu. To prawda. That's true. Ale parno, ale duszno. Eo!
Ty ma urojony. Co trzeba zrobić, że Satsuma przegląd przeszła? Co trzeba zrobić? No musi być na chodzie. Musi mieć oryginalne opony. Musi mieć oryginalny gaźnik. Musi mieć pasy. Musi mieć fotele oryginalne i tak dalej. Dobra, moi drodzy, działamy z tematem. Idziemy. Siuramy. Tyłem. Z wiatrem. Ta, oryginalne koła to te w domku, ta. Oryginalne koła to są te w... Nie, oryginalne koła... To są te w... Samochodzie... w domku na strychu. Albo te w domu. Jadą? Czekajcie, jedzie wariat? Żeby mnie nie przejechał. Woohoo! Widzieliście, jak wyskoczył? Ale poszedł. Idziemy dalej. Czy będzie dzisiaj Dota? Nie. Ustaw im przeszkodę na drodze. Mówisz, że jakbym skrzynkę piwa dał? Nie, no skrzynkę piwa to się nic nie stanie im. Dobra, już ile minut za nami? 10 minut 12. Dobra, lecimy. Jesteśmy 1/4 wyścigu. O, tu będziemy u góry, to zobaczymy, jak sobie radzi. O, patrzcie teraz. Zwolnił. Kurde, Patty mi dzwoni. No nie mogę teraz, no. Ty wiecie, że i za pierwszym razem tak było, i za drugim? Że Patty nie umiała wytrzymać i musiała do mnie zadzwonić, podczas gdy robiłem ten challenge. I znowu się nie uda. I znowu mi się nie uda teraz, bo dzwoni. No nie wiem. Czego ona nie rozumie? I dzwoni i myśli, że się uda. No nie, nie dodzwonisz, no. Nie dodzwonisz się na telefon, no. I nie wolno. Nie ma mnie, w robocie jestem, koniec. Idę równiutko teraz. A jak się jej coś stało i potrzebuje pomocy? Ta, na Messengerze by dzwoniła. Topi się? I trzyma telefon? Dawid, topię się! Nie no, Patty znowu coś, jakieś pytanie ma do mnie, tylko że no, to na pewno na 1000% co potrafi poczekać to pytanie. Co ona tam znowu chce?
Pokażcie. No ale nie napisała na Messengerze, nie zostawiła, czyli chciała tylko po prostu zadzwonić. No, czyli jakby coś było ważnego, to by mi napisała SMS-a albo na Messengerze, by zostawiła wiadomość. A może jest w sklepie i nie wie, jakie piwo ci kupić. Nie ma znaczenia, bo Patty nie ma jej tutaj, tylko w Gdańsku, jest u koleżanki. Dopiero w piątek wróci Patty. Jak chcesz zobaczyć kobietę w bikini, to możesz odebrać. A kto pytał? Czy jesteś zadowolony z pracy, którą wykonujesz? Inaczej, jestem zadowolony z pieniędzy, które zarabiam, ale nie jestem zadowolony z czasu wolnego, bo każdy mój wolny czas nie jest wolnym czasem i za dużo czasu spędzam na to. Dobra, idziemy dalej. Kto pytał? No nie wiem. To gdzieś pracujesz? W urzędzie pracy jestem zapisany. Zasiłek dostaję. Bezrobotny. Oh yeah. Ale to jest nic! Bo... jakbyś... O, chwilowa atencja, pan Lukrecja. No, moi drodzy, na czacie pana Lukrecję można oznaczyć i można wysłać mu jakąś miłą emotkę, na przykład, że o, panie Lukrecjo. Akurat pani Lukrecja, ja powiem tak, pana Lukrecja, ja nie lubię Lukrecji. Nie lubię Lukrecji, jest taki... Lukrecja jest taka... Dziękuję za atencję. Dobra, już skończcie! Już podziękował. Już podziękował. Teraz już wiecie, Pepo Finger. I do widzenia. O. Teraz już Pepo Finger na niego i tyle. Ale skok tu był! Mój stary pijany. Patrz jaki skok! Yeah! Siu. Ja też tak powinienem jeździć? To by było w porządne miejsce w wyścigu? Dobra, to przejadę tak wyścig, zobaczysz. Na shifcie masz sprint? Ty, faktycznie! Nie wiedziałem, ty, 3-4 lata gram w tą grę i nie wiedziałem. Czy jestem pijany? Tak. W tym momencie, tak o. Nie kontroluję nad sobą.
Za ile zrobisz salto? Jak wpłacisz teraz 1000 zł, to idę do Parku Śląskiego, są trampoliny do wypożyczenia i robię na trampolinie salto. I live z tego robię. Dobra, kawa. Pyszna kawa, pyszna kawa. O, tak jest. Kawunia. Pyszna kawunia jest. I kawunia druga. A jeszcze troszeczkę kawuni. Nie zaszkodzi. O kurcze, oni tu tak zwalniają. Wysiuramy się. Dobra, bierzemy to. Okej. Bierzemy kawę ze sobą. Jak za dużo to nie będzie. Ale czego za dużo nie będzie? 1000 zł za dużo? Nie no, 1000 zł, no. 1000 zł, patrz, gdyby ktoś teraz tysiaka wpłacił, to po pierwsze, dobilibyśmy cel i ja normalnie biorę z bomby, jadę kupić telefon. Po drugie, bym z bomby po prostu dokończył ten wyścig i idę, kurde, robię salto, no o co wam chodzi? Trzeba mieć wysoką cenę, a nie 2 zł, za 2 zł robić salto. Tylko to ma być taka cena, że na przykład nie chce mi się tego robić i tego nie chcę zrobić, ale jak ktoś wpłaci, to już nie będę miał wyjścia. To musi być zaporowa cena. To jest też coś takiego, że na przykład czasami do mnie się zwracają jakieś firmy z jakąś rzeczą. Na przykład, zareklamuj nas tak, albo zareklamuj tą grę, a ja mówię, bożeż ty mój, to jest chujowa gra. Ja nie będę tego reklamował za pieniądze, bo ludzie mnie zjedzą. I wtedy oni mówią na przykład jakąś kwotę 1, a ja mówię, nie, do 3 mi dajcie, 3 razy tyle. I ja wiem, że oni się nie zgodzą, ale ja nie chcę tego robić. Ale jakby się zgodzili, a czasami się zgodzili. Czasami się zgodzili. Że mimo wszystko dali większą, to na przykład z 2 razy tyle. I wtedy się już przyjemniej to robi. Czy Facebook? Nie, akurat z Facebookiem nie szło za bardzo negocjować, bo oni mieli dosyć standardowe dla wszystkich takie... Znaczy, nie dla wszystkich, bo na Facebooku nie było tak, że każdy taką samą taki pieniądz zarabiał. Bardzo dużo zależało od tego, jakie Facebookowi dawałeś ogólnie rezultaty, albo skąd cię wzięli. Jak cię wzięli z YouTube'a, jak cię wzięli z Twitcha, to też ważne było, jakim tam byłeś streamerem. Czy miałeś 100 widzów, czy miałeś 1000 widzów, czy miałeś... No, dużo rzeczy brali pod uwagę i dlatego każdy miał różną stawkę, no. O, pićku. Idziemy. Ooo! Kto to w końcu zrobił z nimi? Samochód? Ale gdzie jest sprawca? Znowu. W tym samym miejscu. Sprawca nieznany. Żyje pan? Halo? Halo? Kawy? On nie żyje już. He's dead. Jak to zdech? Coś ty tam narobił? Dobra, tu ktoś idzie.
Mam nadzieję, że nie... To my już wiemy dlaczego! To ja już wiem dlaczego! Ten samochód tutaj takie salta robił. A jest nowe, do nich to pasuje... Monk Pepo Steer, czy jakoś tak. Nie Pepega Driving, tylko... Czy oni tam się przewracają na tym zakręcie. O, właśnie, to do nich pasuje. A to policja za nimi. On się zablokował chyba ten chłop, tak mi się wydaje. Idziemy. Idziemy, idziemy, moi drodzy. Nie ma co. Jesteśmy już blisko domu pijaka. Jak widzicie, wszyscy mi kibicują. Nawet ten z gołym brzuchem. To jedzie coś czy nie? Nie no, słychać, ale chyba nie jedzie. O, jedzie jednak, dobra, uwaga. Tak mocna kawa gęsta jest, gęsta ta kawa. Napijmy się. Kubeczek zostawię tu na poboczu. Dobra, i bierzemy piwko, moi drodzy, bo jesteśmy spragnieni. Pit stop dla jego. Tu. Oj, satana. Bo nie ma w sobotę Sabiksów pod sklepem. A nie wiem, Kacpis, o co ty pytasz? Czemu nie ma Sabiksów pod sklepem? O kurde, ale mi się kręci w głowie. O kurdi. Będziesz go multitasking? No, dokładnie. W jeziorku się wykąpnie, nie mogę schodzić z trasy za bardzo. Nie mogę schodzić z trasy. Evitu, levitu!
Polecasz G29 tak szczerze? Bardzo. Fajne. Polecam. Fajna jest, ale są też lepsze. Jakbyś chciał dołożyć pieniędzy trochę, to są lepsze jeszcze. Nie wiem, Kacpis. Dobra, jesteśmy oficjalnie na... za półmetkiem już, za. Jesteśmy więcej niż 50% mamy ukończone. A jeździłeś kiedyś My Summer Car na G29? Polecam. Luigowski... Nie, nie jechałem nigdy na G29. Tu właśnie jest obok mnie. Ani razu jeszcze na My Summer Car nie używałem, wiesz? Polecam się przejechać? A, no dobrze, to spróbuję kiedyś. Jak tak polecacie. Nie wpadłem na pomysł jeszcze, żeby można było jechać. Coś pięknego. Za ile koniec wyścigu pieszo? Za około 15 minut. Od tego momentu. O kurde, a my na zakręcie. No jedź! Co jest? On mógł mnie przejechać! Gdybym tego nie zauważył. Dobra, weźmiemy mleczka, się napijemy. Idę. Pytam, bo nie jestem stałym widzem, dzięki za ironię. Jeździłem i dużo odcinków na YouTubie nagrałem z My Summer Car na tej kierownicy i też na innych grach na kierownicy próbowałem, ale najlepiej mi się gra w symulatory. Nie lubię grać w takie wyścigowe, typowo jakieś Need for Speedy, Drifty, Dirty, Forzy i tak dalej. Najlepiej mi się w takie spokojniejsze symulatorki właśnie gra. Najprzyjemniej. Kiedy kontynuacja City Car Driving? Możemy się ugadać, że w tym tygodniu zrobimy dzień, w którym będę musiał, a to jest bardzo trudne, zdać całkowicie prawo jazdy, zarówno plac manewrowy, jak i egzamin na mieście. Jest to dosyć trudne. Możemy się ugadać, że to zrobię. Tylko że jest pytanie, czy chcecie, żebym normalnie to robił? W sensie na kierownicy, ale... Czekajcie, muszę zejść. Na kierownicy, ale bez VR-a, czy z VR-em? Bo mogę po prostu gogle VR założyć i tak jak na YouTubie nagrałem, mam wtedy pełną imersję, bo nie dość, że na kierownicy jadę, to jeszcze tak jak się rozglądam, to tak samo po tych lusterkach i tak dalej to działa. Chcielibyście? To spróbujemy, no. Ale dużo problemów było, żeby nagrać to z VR-em. To wam mówię od razu, że jak będzie dużo problemów, to pierdzielne tym i nie będę tego robił, bo jak ja żeby nagrać odcinek, który na YouTubie miał 15 minut, poświęciłem 3 godziny, żeby mi to przynajmniej 2 razy zadziałało, bo co jakiś czas po prostu rozłączało mi VR i to nie jest błąd mojego komputera czy mojego VR-a, tylko to jest błąd gry, że jak
wejdziecie do gry i zagracie, to wam działa. Ale jak na przykład wyjdziecie do menu, albo chcecie ją zrestartować z różnych powodów, nie? To musicie wszystko od nowa w ogóle, tak jakby VR-a podpinać pod komputer, bo nie wykrywa wam w ogóle gogli VR jako urządzenie podpięte do komputera. No i jest to problematyczne, no, w takich grach, ale damy radę. Czy nagrywasz też OBS-em? Tak, obecnie nagrywam. Masz nieaktualny ten komunikat, nie widzisz animowanych emotek, chcesz odblokować na czacie, ściągnij klub do... Nie ma już filmiku, ja wiem, kilka jest takich, musimy Don Basil, muszę to poprawić. Zrobimy szoty nowe. Zrobimy nowe szoty. Próbowałeś Formułę 1? Nie, nienawidzę Formuły 1, nienawidzę tego typu wyścigów. Dla mnie jest to super nuda, hiper nuda, ultra nuda. Robisz to samo przez 100 okrążeń. I no i tyle, no. Nie lubię takich po prostu. Idziemy dalej. Streama też oglądasz z nudy? Ale stary, powiedz mi, jak bardzo zdesperowanym człowiekiem trzeba być, żeby nudzić się w domu, co i tak już jest oznaką bycia mało inteligentną osobą, bo przeważnie takie osoby się najczęściej nudzą. I nudzisz się w domu i z nudów oglądasz Twitcha i oglądasz, uwaga, z nudów oglądasz gościa, który gra w nudną grę Formuła 1. To jest podwójna nuda. Nudzisz się ty, nudzi się streamer i nudzisz się, gdy on gra w nudną grę. W tym momencie jest takie combo, że masz tylko trzy wyjścia. Pierwsze, oglądasz to i akceptujesz fakt, że jesteś po prostu, no, jesteś skończony, twoje życie nic nie znaczy i tak naprawdę nikt nawet nie wie, że istniejesz. Druga opcja jest taka, że no, możesz po prostu wyłączyć ten stream, iść spać. To jest lepsze, bo przynajmniej jest coś pożytecznego. Albo trzecia opcja jest taka, że wychodzisz z tego live'a, przychodzisz na Twitch TV / Bonkol i piszesz: Jezu, jak dobrze cię mam, Dawidku, na tym Twitchu. Po czym klikasz w fioletowy przycisk subskrybuj i dla pewności na najbliższe 2 miesiące zostawiasz jeszcze płatność. To jest trzecia, no fajne, dosyć spoko wyjście, to polecam. A wolisz czwartą opcję? Niestety czwartej opcji nie mogę wam powiedzieć, jaka jest. Bo jest to bardzo niehumanitarne i niedozwolone i w ogóle niemoralne. Czy próbowałem grać w Assetto Corsa? Nie, nie odpalałem. Czemu nie ma czas na walenie? Bo już Enderku wszystkie zobaczyliśmy. Czwarta opcja... Ale mi się sikać chce, czat. Jezu, wypiłem całą szklankę soku tego marchewkowego i teraz ja chyba nie dotrwam. Jeszcze nam z 10 minut zostało, ale już jest ciężko. Będę lał w gacie, albo będę lał powolutku i se wścierał w uda, żeby wyschło. O kurde, jedzie samochód. Nie wypadnij, proszę cię, nie wypadnij. Lej jak w My Summer. Malauta! Sata! 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 Witam dla ciebie, siema po prostu, Alex. Malauta! Sata! Oj, mitu jen kewe! Saatan. Oj vittu jen kevä. Witam fińskiego kierowcę, ja. Siema, trzeba się. Rajdowego. A możesz sobie sikać do buzi w tej grze? Można. I wtedy zmniejszasz pragnienie.
Regularny wysiłek fizyczny może wydłużyć życie o kilka lat. Granie w LoLa podobno skraca czas życia. A gdybyś... Okej, okay, a połączmy te dwie rzeczy. Czyli samogwałt podczas dobrych wyników grania w LoLa. Czyli jesteś tak zadowolony z siebie, że robisz wysiłek fizyczny, bo grałeś w LoLa. Może wyjdzie na zero. Albo nieśmiertelność, no dokładnie. Jep! Znaleźliśmy, moi drodzy, tajemnicę życia wiecznego. Karory się spala i będziesz szczęśliwy. Ja słyszałem taki głupi żart trochę, taki świński. To jak ktoś z dziećmi ogląda, to lepiej, żeby teraz wyciszył. Że było gadane, wiecie, bo tam się mówi, że o, że seks, jak ktoś uprawia seks, ale wiecie, nie taki jak wy tam 10-sekundowy, tylko jak ktoś jakiś pełny stosunek i tak dalej, no to wiadomo, jak tam jeszcze jest zmiana jakichś różnych pozycji, no to wiadomo, można spalić dużo kalorii. Bo to jest wysiłek. I ktoś tam powiedział, no a czy masturbacja też spala kalorie? A on tam było takie odpowiedź, że tak, jasne. Tak, jak to możliwe? To tylko ręką ruszasz. Nie, no jak najbardziej, spalasz kalorie. Pod warunkiem, że... że... będziesz biegł za gościem, który ci ucieka i będziesz walił mu konia. A, to takie głupie. A, to... nie wiem, kto pytał o to. Tak, przepraszam, taka anegdotka mi się tutaj znalazła. Co to, już 18? Koniec? Już koniec. Teraz to już idziemy na zwycięstwo. Dobra, umówmy się tak, że jak tym razem wyskoczy ten achievement, to wszyscy wyskakują normalnie z piątaka. Wszyscy dają piątaka, a ja idę robić salto wtedy do parku. Bo ile kosztuje tam... czekaj, ile kosztuje trampolina? Muszę zobaczyć, ile kosztuje trampolina. Ludzie, co wy tu robicie? Wracajcie do domu. Robię sobie zdjęcia. Może się przydadzą jakoś na okładkę czy coś na YouTube. Jezu, jak dobrze, że cię mam, Dawidku. O, no to dobrze. Wróciłeś przed chwilą. Dokąd pielgrzymujesz? Już zaraz jest meta. 5 minut max. Czy nie idę w złą stronę? O, fuck! Już jest blisko. Ostatnia prosta, potem zakręt i jest już meta. Puszczam 30-sekundową reklamę. Jak się w ogóle komuś wyświetli, to napiszcie
O mama lejlelajlaj. Czytałem artykuł Polityki o zjawisku mikrożycia, więc zacytuję. Każdy dzień, w którym znaleźliśmy czas na ćwiczenia fizyczne, wydłuża życie o około 1,5 godziny. Prawie 8 miesięcy w ciągu każdego 10 lat ćwiczeń. No i widzisz. O mamo lejlelajlaj, mam adblocka. Aha, okej. Okay. No to super. Dwunastosekundowa. Nie masz reklam, zdychaj widzu. To nie wiem, to kup suba. Co? A, no widzę tak, bo zdychaj widzu, no tak. Gość ma nik, zdychaj widzu, no. Fajnie se to wymyślił. Takie idealne. Od Monkas. Byle kogo nie subujesz? No wiadomo, jak on pod Adrianka poszedł. Ale co się będzie działo w sierpniu, ludzie? Co się w sierpniu będzie działo? Kurwa, aż już mnie rozdupi, nie? Live urodzinowy, ale będzie. Ja coś rozdam takiego jeszcze, oprócz sprzętu Corsera i gier, że... O, mama lej, zobaczycie dopiero. Urodzinki? Lepiej nie gadać. Ty, a może mi kiedyś widzowie po raz pierwszy raz w życiu przygotują takie jak, że na przykład mam urodziny, odpalam live'a i nagle mi ktoś wysyła, patrz, przygotowaliśmy dla ciebie filmik. Jest filmik urodzinowy. Ale by było fajnie. Albo laurkę na przykład mi namalowali. I brokatem tak po... O, brokatem, no. Albo... O cholera. No. No, 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 no. Sam se namaluj laurkę. Ja sam se namaluję, zobaczycie. A był grechu ogólnie, znaczy nie no, było z tego, była skrzynia drewniana z tymi, z gadżetami w środku. Teraz to jest taka trochę ciulata sprawa, bo patrzcie, teraz będę miał urodziny, nie piję alkoholu, nie palę papierosów, nie zażywam żadnych dopalaczy i narkotyków, nie jem żadnych rzeczy tłustych. No, nie ma co kupić mi. Nie ma mi co kupić. Ubrania zostają. Gadżety jakieś. Elektronika. Nie wiem co. Skarpetki i majtki, o. Ej, już jest meta zaraz. Dobra, idę. Wycieraczki już są kupione, już wymienione są. Są w Megance już wycieraczki z Boscha kupione. Za 100 zł! Dwie sztuki razem. Uwaga! Zaraz, poczekajcie, pause champ. To jeszcze nie teraz. O, i tutaj. I teraz się okaże. Albo się... Albo uda się, albo... Oj! 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 I... Jest! Mamy to! Jezu! O Jezu!
Udało się! O Jezu, dobra, mamy to! Wyskoczyło! Nice! No. To teraz w nagrodę mogę iść wypić skrzynię wody. To teraz podejście do normalnego wyścigu. Tak.